No, zdecydowanie fajnie chłopcy grali przy tych trudnych warunkach, jakie dzisiaj są. To trzeba im pogratulować, bo mecz był zacięty i myślę, że wygrała drużyna, która zasługiwała na dzisiaj na to zwycięstwo, co nie znaczy, że w przyszłości nie będzie inaczej. Te warunki dzisiaj były raczej trudne i dobrze, że żaden z zawodników nie odniósł kontuzji. Jest! Pani prezes, jak się podobał mecz? Podobał się, ale najważniejsze dla mnie, że odbyło się bez jakichś tam większych kontuzji, lekkie tylko skręcenie stawu skokowego Grzesia Talagi, ale nic więcej się nie stało i to jest chyba najważniejsze dla mnie. Warunki były dość trudne. Tak, ale Unia przygotowała dosyć dobrze wojsko, pomimo właśnie, że była śliska nawierzchnia, to tak jak mówię, na szczęście bez kontuzji, to jest najważniejsze. Jak pani ocenia atmosferę? W porządku, jak najbardziej i oby takie mecze były gdzieś tam z roku na rok powtarzane, bo widać, że ta atmosfera jest na tych meczach. No, warunki nie były najłatwiejsze, no, pogoda nas nie rozpieszczała, minus 10 stopni, ale myślę, że nawet w tych warunkach mecz udał się, a zależało nam, żeby było bez kontuzji i myślę, że to było największe, że tak powiem, dobre to spotkanie z tego tytułu, że właśnie tych kontuzji nie było. Była też dobra atmosfera, co zauważyła także i podkreślała prezes. Tak, atmosfera była dobrze, kibice licznie przybyli, myśleliśmy, że w takiej temperaturze nie przyjechał, ale jednak sympatyków piłki w Oświęcimiu nie brakuje i licznie przybili na stadion, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeszcze mecz się dobrze nie zaczął i można powiedzieć, że dla nas się już skończył, aczkolwiek każdy taki mecz traktujemy szkoleniowo. Drużyna jest bardzo młoda, z każdego meczu staramy się wyciągać wnioski, tym bardziej z takimi przeciwnikami jak Soła, to jest drużyna poukładana z ambicjami, z celami dużymi. Nasza praca w Unii wygląda troszeczkę inaczej, także no. Szukamy zawodników w niższych ligach, którzy mogą wzmocnić i czasem gdzieś tam decydować o obliczu tej drużyny. Nie jesteśmy w stanie sprowadzać zawodników, którzy przychodzą z miejsca, będą decydować o tym, jak ta drużyna będzie grała. Warunki bardzo trudne, więc szkoda, że nie zagraliśmy na lepszych warunkach, no ale trzeba grać, no to zagraliśmy na takich, jakich. No i się dało. Niełatwo było utrzymać się na nogach. Chyba. Tak, ciężko, bardzo ciężko było się utrzymać na nogach. No ale jednak mecz miał się odbyć, no to zagraliśmy, tak? No i jakie warunki postawiła Soła? Można było ugrać coś więcej? No można było ugrać coś więcej, no ale trzeba sobie powiedzieć wprost, no piłkarsko byli lepsi od nas i wygrali za zwycięstwo. Paweł, jak się grał? Warunki trudne? No na pewno warunki trudne, ale trzeba było tutaj uszanować te tradycje, także mecz się odbył i świetnie zorganizowane warunki były, także jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy, przygotowujemy się dalej. Także. Jak przeciwnik? No na pewno postawi wysoko poprzeczkę, jest to młody zespół, widać, że gdzieś tam powiedzmy na tym etapie na dorobku, ale na pewno zrobili bardzo pozytywne wrażenie. No, podawaj, że... No kurwa, no... Panie trenerze, jak się grało dzisiaj? Mnie bardzo źle, bo ja bardzo zmarzłem, powstałem cały mecz, się przyglądałem. Na pewno no, warunki nie za bardzo odpowiednie do gry, ale cieszę się z postawy, ze stylu jest pan zadowolony? No trudno mówić tutaj o stylu gry, na pewno były ciekawe akcje, ale no, styl może tam na drugim planie, bo warunki nie pozwalały na to, żeby ten styl na pewno był. Co zdecydowało o wyniku? Mocny początek? No szalone trzy bramki, mecz zakończył się 4-1, także spokojny wynik. Jest pan zadowolony po meczu? Jestem zadowolony z tego, że chłopcy są zdrowi. Zagraliśmy jako klub Soło, Oświęcim, było paru chłopaków z drugiej drużyny, z pierwszej drużyny, także najważniejsze jest zdrowie tych chłopców.
Brawo, Sowa! I teraz do klubu odmarzło. Obserwowaliśmy mecz na tym trudnym boisku. Daliście radę. Przede wszystkim bezpiecznie. I to jest najważniejsze. Gratuluję drużynie zwycięskiej i gratuluję również tym, którzy dzisiaj są przegrani. Może za rok będzie inaczej. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Thank you.